Cześć, witajcie, z tej strony Mafiosolec i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Jak widzicie, ze mną dzisiaj jest Adaś. Siemka. No i w tle będzie Brączuś. A witam bardzo serdecznie wszystkich, kto jest zgromadzony. Ale jest takie jedno, ale taki haczyk, Brączuś już będzie z nami w kolejnym odcinku. No i wiem, to jest kolejny odcinek z... O Adam, weź dupę, bo zasłaniam się do pięknego miejsca. Serio, dupę. Kolejny odcinek z Custom Farm i ogólnie, no wiem... Teraz wyszło tak, że akurat nie mam Bolusiowa, nie mam jak to nagrać. Bolusiowa jest w trakcie jeszcze prac ostatnich poprawek, dlatego też dzisiaj lecimy drugi raz z odcinkiem. Dzisiaj siewy, troszkę większe maszynki. Ej, Adam, wiesz co? Zobacz, jaki ładny mam zestaw, co nie? Bardzo piękny. No, także więc... do widzenia. Jeden zestaw, jak widzicie, no spory, naprawdę się mika. Ogólnie kierownicę mam, także... Jeśli tak, powiem, ja też mam. A no właśnie, Brączek też ma, żeby tak nie było. Ja też mam. No, także wiecie, będziemy teraz naprawdę nieźle ciorać farminga. Nie było. Ja widzę to, nie? Jak to się gra. Ogólnie no, na pewno to będzie to... nasze kierownice słychać na odcinkach, także musicie no, to wybaczyć. Będzie, no nic, nie, niestety na to nie poradzimy, ale kurde, no efekt jest naprawdę... Musimy film od teraz Brączek nagrać kiedy. Czekaj, ja myślę, Adam, czy nie weźmiemy sobie, nie, jeszcze jedno pole do przodu. Ogólnie większość sterowania mam ustawione na naszej tej właśnie kierownicy. I dlatego tak zobaczymy, jak to będzie na razie w farmingu wyglądało. Muszę sobie to potestować, zobaczyć, czy wszystko jest jak na razie chodzi. Mam tu kartkę rozpisaną, co, gdzie, jak, kiedy. Serio, masz kartkę rozpisaną? No, bo ty ogarnąć te przyciski tak nagle, wiesz. Ja sobie ustawiłem tylko te przyciski, które były najważniejsze. Czyli tam, wiesz, opuszczanie, rura, ja wyciąganie. Też, no, ale to wiesz, muszę jeszcze wiedzieć, kiedy będą, nie? Ogólnie no ja... to nowy farming nie tylko się zrobi. Poczekaj, możemy zrobić poprzeczniak. Jak nowy farming? Będę znaczy chciał inaczej zrobić farminga, z innej perspektywy. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Bo ogólnie ATS-a nie chcecie u mnie oglądać za bardzo. Dlatego też zrobimy go właśnie w innym wydaniu. O, dobra. Widzę, że siew kukurydzy na grubo po prostu tutaj. Dlaczego kukurydzy? No, kochany, to są siewniki do kukurydzy. Serio? Dobra, to jedniemy kukurydzę. Czekaj. Łapka dla kolegi, który kompletował mody. Jo, jak Adam co chwilę mi dupę truł. Poczekaj, ja wjadę tu poprzecznio. Nic, ogólnie... Czekaj, się... w spokoju już. Siewniki do kukurydzy, ale może zasiejemy brzynicę, co? Boże, jak to się zajebiście gra. USB, co? Jak to się gra zajebiście. No. Sieje Adam? Nie. Upierdolisz. No ja nie widzę. Czekaj. Kurwa, czemu mi się rura nie wykłada? No pierdolę, jaki ten zestaw jest wielki. A który przyciskiem miał rurę? Bo to tak długo opuszcza. Teraz przydałoby się. O, nareszcie. O, ja pierdolę. Krzychu, ale to jest zestawy. Nie, ogólnie Brączek będzie już z nami. Co? To pole nie należy do ciebie, wyjebać ci kurwa? Krzychu, dawaj kredyt. Znowu nie dali na pola. To mogę w tą stronę pojechać? Tak, poczekaj, tylko pole kupię. O dobra, tu się rurę wykładało, już pamiętam. Ogólnie to, kurde, jak widzicie mapa nowa, tamten save nie działa, dlatego że dobrze Tanas się postarał, mordeczka nasza. Para pa para pa pa. Co ty tam chcesz? No ja... Co Tanas zrobił? A co to, co wam się stało z save'em? Nie, znalazł w ogóle drugą wersję tej mapy, nie? No. I w niej wszystko działa. Bo nie mieliśmy tak, napełniania siewnika nie było i mapa naprawdę była w chuj niezoptymalizowana, bo nam lagowała. Teraz no też niestety laguje, ale to przez racji maszyn, bo aż 30 FPS-ów nam ten case spierdolił. Ale powiem wam, że no case jest mega full script. Tak sami ogólnie widzicie. Ogólnie boli się, mam do ciebie taki mały interes. No co tam? Trochę kujnia mi brakuje. Żartujesz? No to przyjdź do mnie i zobaczysz moją pracę. Tak wolno ci idzie? No zobaczysz no. Czekaj. Muszę do ciebie iść? Jadź. No. Patrz. No to patrzaj. Patrz najlepiej na opony. Poczekaj, biegnę tam. Krzychu. One najszybciej się kręcą. Krzychu, biegnę. Poczekaj. Dawaj. Pizdę mu stać. Ja już jestem. Full gas. Dobra. Napęd na cztery koła. Zbliżej milimetr się chodzi, że ruszyłem. Ty, a nie. Ja może ci tego John Deere'a kupię, co mieliśmy już go na serii. Słuchaj, kolega złoty przydałby się. On nie daje rady, widzę. A wziąłeś, a ten siewnik dobry chociaż kupiłeś? 305 koni, ty kurwa. Ja inny siewnik ci też kupię. Ale nie pociągnij go, czekaj, a oryginalny jest jakiś ciągnik? Nie, no dawaj ciągnik inny, bo przecież tutaj to nie ma... Przebacz, siewnik jest fajny, tylko... Dałbym ci...
Kurwa, wiem, że mam za mało pieniędzy, nie chciałem go kupować od razu. Dam ci, czekaj, dam ci New Hollanda. Pierdolę! Co tam? Zapomniałem rury schować, a mijałem się ze słupem. Weź, Adam, bierz tego, a ja sprzedam. Albo zajedź tam, zajedź se, nie? Niucha, mam wziąć tego, tę ósemkę? No. No dobra, zapierdala gdzie. Ej, ale ty, aha, dobra, to nie będę sprzedawał go na razie. Dobra, już wracamy po takiej krótkiej, kurwa, niezłącznej przerwie. Już teraz będzie dobrze. Ogólnie to Adam tak, dojedź sobie tam do końca, jak jechałeś teraz, albo najlepiej cofnij się, bo ty za daleko nie pojechałeś. I wiesz co? I jedź za mną, do oka będziemy jeździć. Dobra, nie ma problemu, na razie wiesz, muszę się dostać. Ja pierdzielę jakiś sprzęt, nie? Tak to ja mogę grać teraz. Jest gniazga. Bolek? Trzeba dobrze ustawić też bujeti, żeby nam tak nie ogarniało tego dźwięku, bo naprawdę bujeti nieźle zbiera dźwięk. No wiadomo, no. Siemandero. A nie, bardzo ładnie, Adam, siemandero. Olek? Tak. Podnoszenie sobie też ustawiłeś na drążku? Tak, mam podnoszenie na drążku i mam tempomat na drążek. W sensie, że plus minus na kierownicy mamy ustawienie tempomatu, nie? No. A żeby uruchomić w ogóle tempomat, to ja mam do siebie wajchę do pociągnięcia. A ja mam do siebie właśnie podnoszenie headera na przykład. Nie, lepiej mi pasowało właśnie podnoszenie i opuszczanie na ten. Na kierownicę. Ogólnie to wiecie, zanim się człowiek przyzwyczai do tej kierownicy i tego wszystkiego, to też troszkę minie i będę pewnie jeszcze korzystał czasami z klawiatury, nie? Ale ogólnie naprawdę miazga, kurde. Olek, wiesz co powinieneś... Czekaj, bo coś chciałem mówić, jeszcze nie pamiętam co. Wiesz co powinieneś jeszcze zrobić? Co? Na kierownicy sobie ustawić rozglądanie się na tym. W farmingu? No ja mam w farmingu, że w pojeździe mogę się, nie muszę na myśli się rozglądać, tylko rozglądam się na tym po lewej stronie. A co właśnie zaznaczyli, bo szukałem tego. No spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz do góry, spójrz w dół. Aha, i ustawiłeś na to samo, czy skręcanie? Nie na skręcanie, tylko ustawiłem sobie na tym takim po lewej stronie, to tam góra, co masz, góra, dół, lewo, to prawo. Ja też to mam to, ej, ja też to mam ustawione. Tylko, że ja to dałem sobie do chodzenia, ja no i też do patrzenia w ciągniku, ale to tak sztucznie dla mnie się rusza. Myszką no trochę jo, nie? Tak sztucznie. Jedynie co mi się podoba, to patrzę się na pewno, jak jest skręcasz, nie? I ci skręca razem ten, kierownica, razem z patrzeniem w lewo, w prawo, nie? No, bardzo fajna sprawa. To jest zajebista sprawa z tym. Mi wydaje mi się tego nie podoba, to z kierunkowskazami, że teraz tak myka za bardzo kamera, co nie? Bola tutaj na gręcznie. Ale gdzie, w ATS-ie? No. To z kierunkowskazami możesz sobie wyłączyć. Wiem, ale to właśnie... Ja mam to, że jak skręcam w prawo czy w lewo, to mi się rozgląda od razu w lewo, w prawo, nie? Bo właśnie to mam taką... Jak dzisiaj oglądałem sobie twój odcinek, to bekę. Nie wiem, ogólnie nic. Ej, kurde, znowu mi się ta kamera zaczęła psuć chyba, wiecie? Czemu? Nie wiem co jest. Drugi raz się nie naładowała. Mhm. Już mi dwie kreski wjebała, bała. Ała. Ogólnie tak to dosieje później jakoś inaczej to spróbuję. Uuu, tam kręci. No bo kurwa, połamany w osi to uwierz, że o Jezu. Krzychu kadetentera. Trzeba ogarnąć, nie? Się wymienić. W środku mi się lepiej jednak tym steruje, nie? Jak patrzę jak on skręca, to mnie załamuje, że on jest taki wielki ten case. Co wy za case'a macie? Case łamany w osi 600 chyba koni. Powiem ci ogólnie bardzo fajny model. I na wielu stronach go nie widziałem, na jednej stronce go znalazłem. Steiger chyba on się nazywa, coś takie. No trat na ty, coś tam jest. Później ci go pokażę. Dobra, trochę za bardzo na poprzeczniok tutaj wjechałem. Znaczy od miedzy. Ale idzie. No mówię, dzisiaj nie było co wrzucić, jeszcze postaram się na południe, a tak staniemy, bo teraz już jest późna godzina, kamera mi tak padnie. Postaram się, może stranded dipa dla was na popołudnie, coś w tym stylu, może jakiegoś vloga jeszcze, nie wiem, coś zobaczymy, coś może mi się jeszcze uda spleić. I właśnie będziemy myśleć. Teraz zrobimy sobie taki myk, że... Okay. Dobra, powinno mi podnieść, podniosło. To tu jakiś kurz jest. Bole jedzie tutaj? Nie. Nie, ja będę jechał normalnie dookoła. To jakiś kurz, nie wiem czemu, ale... Zobaczyłem przed sobą, co to się dzieje. Czekaj, bo ja będę pewnie opuszczał zaraz. Bo... O! Szarpnął. Szarpnął, to jest Corsa bez wspomagania. Nie no, ale powiem wam, że jestem mega zadowolony.
Ogólnie zrobimy sobie na dniach unboxing pokoju, no chcieliście, no właśnie, jakby to nazwać, unboxing pokoju oraz całego tego sprzętu. Unboxing. W ostatnim czasie doszedł, naprawdę tego się sporo zrobiło, a teraz jak już mam wszystko, to będzie można sobie fajnie nagrać. Mam kamerkę, także kamerką się już to nagra. I myślę, że coś się pojawi. Może jutro, jak będę miał czas, o, może byście na wieczór to dostali, ale nie obiecuję, nie, bo później znowu będzie tak jak wtedy. Ale najbardziej to jutro się biorę na pewno za bursiowo, żebym je skończył, żebyście mieli na odcinek już z niej. Prawdopodobnie na serii singla pojawi się już ten jesień. Dostaniemy również wszystkie kredyty i wszystko. A co myślisz, żeby tu się przeciąć przez środek? Wiesz co, myślę, że to bardzo dobry pomysł, Adamie. To akurat tutaj fajnie tak wykręcimy. I będę to muszę sobie oddalanie jeszcze dać gdzieś. Dobra, zobaczymy, jak to będzie ładnie. O, tak, teraz powinienem. Nie no, kurde, ta seria to tak będzie... Single jeszcze mi się wydaje, że fajnie będzie mi się grało. O Jezu, tylko czasami... Jestem, powiem wam tak szczerze, nie, że normalnym siewnikiem mówię... Ciągnikiem siewnikiem mówię. Czekajcie, opuści mi. Normalnym ciągnikiem o wiele lepiej się gra na kierownicy, bo tutaj jak nam skręca cały, wiecie, łamany, troszkę no to dziwnie, wiadomo, wygląda. Ty krzykł, tu jadziesz? Mhm. Kurwa, jak się przeciąłeś? Aha. No bo tutaj akurat tak rozumiem, fajnie. Rozumiem, dobra, rozumiem, spoko, zajebiście to robiłeś. Jadzie. Czekaj, Krzysiek. Jaś, Mariusz. Alex? Zenek? Krzykł? Heniu, KDR. Ale ja żebym teraz tutaj zrobił ten nakład, albo żeś wtedy pewnie ci się w nim nie siał i dlatego tak zrobiłem. Nie wiem. Ogólnie będziecie mieli wszystkie tam modki teraz w opisie. Mapa też już będzie ta wymieniona. Ja już jadę teraz do Adama, dołączę sobie. Dołączy mi do peletonu, fajnie. Mam nadzieję, że takie widzę nie będzie was tak bardzo wpływać. Będę starał się powoli nią kręcić. Dlatego też powinno być o wiele, wiele lepiej. Co tam krzyku ci się stanęło, że się zatrzymał? A hydraulika mi strzeliła, musiałem poprawić. Ej, mówię, jeszcze takiej serii nie było, a cieszę się, że coś takiego weszło na kanał, bo naprawdę zaskoczyła mnie mega aktywność w ciągu dnia. Wybiliście ponad 20 tysięcy wyświetleń, dzisiaj już jest 35 chyba. No, wybitnie. Miazga. O, chyba obrączkę słyszałem kierownicę. Nie, tu Adama. Jo, da, u Adama. Adam ma wspomagania w swojej kierownicy. Ja mam wspomagania, a ty właśnie kręcisz bez, dlatego tak ci warczy. Adam, ty tutaj to dorównaj, nie? I wiem. A ja pojadę do końca i ty do końca też leć normalnie też. Jop, nie mam problemu. I tak kurde, widzicie, myślałem, że to wolne będzie dużo nagrywania, a okazuje się taka racja, że tego nagrywania będzie mniej. Znaczy, no myślę, że jutro trochę nadrobimy, bo teraz akurat to porusiowo. Wiesz, że ty tu podnieś, już widać pizdę mu trochę. No, ale ja właśnie, wiesz, gaz w podłogę, nie chcę się martwić, co nie? No, to jest bardzo ciężki siewnik i przyznam się, że trochę teraz mnie lagło, że myślałem, że przywalę tym żywopłem. Serio, ty siejesz i jedziesz szybciej? Nie, no pozdrawiam. No to wiesz, to się ma. Tutaj to ja mogę opuścić i naprawić to, co ty żeś tu spieprzył. No mógł być, fajnie by było. O, przyjacielu, mój. O, pagangam staję. A on długo opuszcza, ale dobra, fajnie, chociaż mam się stanąć ze mną. Możesz ci stanąć, to fajnie. O kurwa, ty czekajcie, coś zrobiłem, a co zrobiłem, nie wiem. No, mój hydraulika. Rozłóż, kurwa. A, wiecie, że bawiłeś kierownicę, tak, ja... A ja kurwa, mówię, trzeba się wszystkiego nauczyć, nie? Ja też sobie klikłem, tak, coś co nie, i mi się zaczął składać. Czekaj, tu mam B? Aha, jeszcze trzeba opuścić. Dobra. No. Robi. O, poszedł. Ty, odpal go. Co? Jesteś taki jak B, kolego. Żeby zaczął siadać. Odpalałem już. To, ale ci się wyłączyło. Weź zaproć tam murzynami, no. Olego. Czekaj, bo ja już teraz nie ogarniam, gdzie ja mam kamerę. Dobra, już nie będę klikał, bo znowu się spierdoli. 15 minut ogólnie, 22 minuty chyba możesz nagrywać, tak? No, coś koło tego. Więc easy peasy, jak to się mówi. Czekaj, teraz tam bardziej dojadę do tego, bo to mi było. Dobra, na ich się nauczyłem, że na G jest już ta zmiana kamery, tak żeby... Ej, zobaczcie, jak ja teraz ładnie silnika wpisałem, nie? Idealno, no. Ja tu była nawigacja, jest grana, tu mówię, taki sprzęt, to chociaż można sobie pojeździć. Wariactwo. No bogactwo, nie wariactwo, ale... Ej, żeby ten siewnik tu na wyczerpać, to nie wiem, trzeba chyba wszystkie pola tutaj oprzeć. Ogólnie ile masz procent do końca? 87 jeszcze mam. A ja 89, więc. No
to ja mówię. Ale ziarenko leci co kilo, co sekundę, nawet nie wiem. 17 ton, widziałem, tam pisaliście komentarze, żebym się nie gardził, ale uwierzcie, że ciężko się tak przyzwyczaić, jak człowiek nagrywa, no ponad te pół roku. A tu kurde. Od razu. Wiecie, ale już ogarniam, już teraz mam kierownicę, to już wszystko będzie dobrze. On jak żyła, garbik i te sprawy i... Lubi to. Zajebie we mnie. Wiedziałem, kurwa, nie umiesz jeździć. Wiedziałem, że ja go wykręcił, Boże. No mówię, to jest takie... Złamał go w piz... No. Opuściło? Dobra, opuściło. Jadź, synek. Ja, ale Krzysiek, jadę tam, wiesz, nie maruj. Ogólnie tu byśmy mogli to jakoś wyprostować, ale się za bardzo nie da. Ogólnie pedały... Bardzo fajne. Możesz tak już. Dostosowują sobie idealnie prędkość, mam na sobie, wiecie, tak na dotyk, na wszystko, naprawdę zajebista sprawa. Polecam, jadę. Chyba naj... Tańsza taka skierownica, która jest najbardziej przydatna i pasuje do wszystkiego. Mówię, miała być takie ogólnie, a też jeszcze teraz będę myślał sobie nad przerabianiem krzesła, będę chciał kupić joystick. Taką ja też! Kokpitę będę chciał sobie zrobić na krzesło. A ja już mam. Nie wiem, czy jeszcze będzie, wiecie, będę miał kasę, żeby kupić sobie krzesło, bo... Będziesz miał! Poczekaj, ja gadałem z tatą i tata powiedział, że zrobi mi coś takiego, że mógł sobie to wkładać i odejmować. O, takie coś krzesła. Będzie miał Bolek, polecam, 10 na 10. No. Także mówię, wtedy to już będzie taki farming nagrywany, że to jest głowa mała, nie? Jak tu będę miał jeszcze sobie joystick do tura, to już burżuazja. To szkoda, że tura nie ma, bo bym się pobawił. Ale ty... Adam, tym joystickiem sobie sterujesz w kombajnie, czy nie? Mogę ustawić sterowanie w kombajnie, mogę sobie ustawić... Tak, ale zobacz, jak ustawisz sterowanie kombajnem, to... O kurwa, odpiąłem header. Na przykład, no... Mogę headerem i motowidłami na przykład sterować i steruję tak i bardzo fajnie mi się to podoba. W ciągniku mam ustawianie na tura oraz na lusterka. I chyba tyle w temacie. Nie no kurde, a powiem wam, że teraz gra w farminga dopiero mi się zaczyna podobać. Ja coś czuję, że ja będę teraz więcej w farminga tak grał poza... A akurat z tym krzesłem Bolek to ma bardzo fajną sprawę, bo można by było jakieś takie krzesło dojebać i... No ja będę myślał, to krzesło ogólnie już jest dość przeze mnie, bo jakbym to powiedział, wyczerpane. Zajeżdżone. I też te gąbki już wszystko się powycierały troszeczkę. Ja tam drugiego krzesła nie będę robił, zrobię sobie jedno, to w CS-a będę jeszcze joystickiem grał. Będzie headshoty łapał. I ogólnie zobaczymy, jak tak się uda zrobić mi tutaj taki podłokietnik, bo mam też taką klawiaturę jeszcze. Na tej klawiaturze są chyba z 8-9 przycisków, wiecie, taka nie wiem. Nie wiem skąd ja to dostałem od jakiejś cioci, kiedyś, kurde, pod choinkę. Chyba z Ameryki. I ta klawiatura ma tylko tam 7 przycisków, ale dość fajnie to jest rozłożone, tak jak kokpita w jakimś kurde dżonglirze, nie? Dość fajnie to wygląda i mówię, ja bym sobie teraz zrobił ten podłokietnik, właśnie joystick i tą kokpitę i te najważniejsze przyciski i wtedy farming już zero klawiatury, zero niczego, nie? To już jest wtedy burżuazja, co nie? To już burżuazja, mówię, typowo takie siedzenie do samego farminga. Ale mówię, będziemy się bawić, bo mówię, coraz więcej widzów jest, ja będę chciał teraz troszkę fajnie pobawić się na kanale z jakimś różnorodnością, jakby to powiedzieć, nagrywania tych filmów. O kurde, Adam tu zagonił, ale teraz fajne ujęcie. Ej, nagrałby tu jakiś taki normalny film z takich dużych maszyn. Zaproś Brączka. Nie wiem, Brączek będzie, także będziemy coś nagrywać niedługo. Może będę. A tak jak zrobić Bolka w kuchu? Wykręcić szybciej od niego. Miałeś krótszy ten. Tak. A ty teraz wolniej jedziesz, to zobaczymy jak mój tempomat będzie działał. Oho, czekaj. A jak włączy tempomat, to stanął w miejscu. Nie, no chcę włączyć, poczekaj. Dobra, myk. Czas to naprawić. Działa wszystko ładnie. Ile ty jedziesz? 0,37, 37, 15, 20, weź będzie w tym momencie... O, poczekaj, odlagowało 14, 15. Ej, ja pierdzielę, jak działa tempomat, nie? Jestem siny. Co sobie plus daje, minus to wiesz, nie. No. Ja mam to samo, ja na przykład mam na tym właśnie joysticku tak ustawiony, więc... Brawo dla tej kierownicy, kurwa. O, tu mam oczywiście takie sterowanie na kierownicy. Też dobra sprawa, ale mówię, bardziej realniejsze. A ile masz Bolek stopni ustawione? 713 teraz? 718, tak. I co, źle ci się gra? Nie, super. Zobaczę jak będzie na odcinku, czy będzie mi normalnie wszystko słychać. Dobrze będziecie słychać, zobaczysz. Jak będzie mnie dobrze słychać, to naprawdę, bo wtedy chodzi tu w tych stopniach o to... Poczekaj, Adam, tu od razu ja pierwszy wiodę. Chodzi tu w tych stopniach o to, że idealnie, na przykład jeśli chodzi o ATS-a, kurwa się tak super zgrywa ATS 720 stopni, że to jest miazga. Tak jak skręcicie normalnie kierownicy, tak idealnie skręcacie w grze.
Także jeśli chodzi o to, to jest miazga. No i to w farmingu to tak samo praktycznie, poczekajcie, raz, no jest idealnie, nie? Praktycznie zero jakiegoś tam opóźnienia, zero jakiejś martwej strefy oprócz Adama. No, dosłownie. Co, no my będziemy kończyć ten odcinek, bo już tam jest praktycznie ponad 20 minut, nie jestem pewny ile mi tu wejdzie. No, 20 minut, dokładnie. To zależy też od koloru, nie? Także mówię, zobaczę, czy jeżeli w tym odcinku znowu zostanie mi troszkę miejsca na dysku, to ten. To sobie będziemy robić następne odcinki, na pewno dłuższe, bo ta mapa wymaga takich odcinków. Czekaj, jeszcze tutaj na... O kurwa, ten już pojechał, jebanie. Już tutaj doróżnamy do równości. Stajesz, i co, ja ogólnie zapraszam do Adasia, bo dzisiaj teraz od razu lecimy do Adaśka sobie też nagrać. Co nagrać? Testo. MF-y. Czeskie MF-y. Mam te mody? Masz, Brączu? Powinieneś w niej. Nie grałem z tobą na tych modach jeszcze. Ale masz na pewno je. Bo miałeś na ostatnim live'ie zagrać ze mną, więc... A jo, mam je. Mogę zagrać w sumie. No i... O, fajnie. Bo na kierownicy... To ja zapraszam. Cały team na kierownicy, kurwa. No nie, no po prostu magia świąt. Widać, że święta. Okay. O Jezus, nie wyrobię. Ale z takim to można fajnie w miejscu skręcić. Dziś obsiałem to idealnie. No, także mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I co, słyszymy się... O Jezu. Tu Jadum, słyszymy się w kolejnym odcineczku. Fajnie są. Jutro prawdopodobnie będzie bolusiowo. Jak się postaram wszystko zrobić, bo nie mam dużo pracy jutro w polu, bo już wszystko skończyliśmy, także będzie no live'ienie na komputerze. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Liczę na te 3000 łapeczek. Pokażcie, że warto. Także do jutra, zapraszam do Adama, zapraszam do Brączka. Trzymajcie się, cześć. Narka, narka, trzymajcie. Trzyma.